Mieliśmy trudne momenty, ciężkie chwile, ale koniec końców chciałbym, żeby ta liga jeszcze potrwała z półtora miesiąca, bo myślę, że jakby tak z półtora miesiąca jeszcze tej ligi, to osiągając taki pułap takiego grania jak teraz, że wszyscy zdrowi, wszyscy grają na takim dobrym poziomie, moglibyśmy troszkę więcej narobić, ale niestety liga się kończy. Na pewno cieszy zwycięstwo 3-1. Ten jeden set troszeczkę nam uciekł tak dość niespodziewany sposób, bo straciliśmy już na początku serię punktów, było ciężko potem wrócić do tego. Ale bardzo się cieszę, że w takim stylu pożegnaliśmy Pawła, wygraliśmy mecz, bo naprawdę Katowice to bardzo ciężki przeciwnik. Także nic, tylko się cieszyć i jutro dopełnić formalności. Mecz do łatwych nie należał, to na pewno. Warszawa pokazała, że ma bardzo wysokie umiejętności i jeśli my chcemy grać z nimi na równym poziomie i wygrać z nimi, to tak naprawdę musimy się starać na 100-120% swoich umiejętności. No i tak naprawdę jutro poprawić naszą grę blok obrona i myślę, że to spotkanie będzie bardziej wyrównane i mam nadzieję, że wynik będzie w drugą stronę i zagramy złotego seta. Ja się spodziewałem tego, że to nasze tłamszenie przez dwa sety może w pewnym momencie nie wytrzymać, znaczy nie możemy, nie, naprawdę dwa sety graliśmy na bardzo wysokim poziomie i to nie jest tak, że myśmy na nią odpuścili, czy myśmy zaczęli grać słabiej, po prostu Katowice zaczęły ryzykować, udawało im się wszystko, po prostu umiejętnością było to, że przeczekać tego seta, po prostu jak najdłużej, żeby trwał, powiedzieliśmy o tym, że dzisiaj byliśmy lepsi po prostu i to się okazało słuszne. No specyficzny mecz, ale piękny mecz, raczej piękny moment jakby, bo mecz ja jako sportowiec nienawidzę przegrywać i też, żeby nas guma zapamiętał, to lepiej byśmy wygrali. Zdarzyło się inaczej, próbowaliśmy, nie mieliśmy więcej argumentów, żeby wygrać dzisiaj. Ale to się działo po meczu, to coś wspaniałego. No, dla mnie też to jest taki sentyment i to jest smutek, bo ja całe prawie siatkarskie swoje życie spędziłem z gumą. Czy to grając w jednym klubach, w reprezentacjach, czy przeciwko sobie. Wiele czasu spędziłem z nim na parkiecie. I takich ludzi, no szkoda, że odchodzą, jeżeli chodzi o zgrania przede wszystkim, bo takiej jakości jest mało ludzi na świecie, naprawdę. Ale wielka duma, że mogłem z nim grać, wielka duma, że to był Polak, który grał i nam sprawiał przyjemność wszystkim, nie tylko zawodnikom, ale kibicom. Szukamy nowych. Guma teraz będzie w nowej roli i cieszę się bardzo, że kolejny zawodnik z naszego pokolenia, również tego 7-7, zostaje przy siatkówce, bo to jest bardzo ważne. Myślę, że tą wiedzę, ten potencjał warto wykorzystywać, więc guma coś kończy, ale myślę, że też zaczyna coś wielkiego i doświadczenie na pewno się przyda w nowej roli, którą będzie miał tu w Warszawie, ale dla polskiej siatkówki. Nic, zobaczymy, czy guma jak to śpiochem jest, czy jutro wstanie rano na trening o 8:30 w Katowicach. Sam jestem ciekawy, więc jeszcze jest jeden mecz do rozegrania. Przegraliśmy pierwszy mecz, ale to jest dwumecz, więc jeszcze o swoje tak i tak będziemy walczyć.